Dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie w holu z Sinseya. Powiem Wam, że jakoś przypadkowo w ogóle zrobiłam ten hol. Kilka rzeczy mi się spodobało. Słyszałam, że Sinsej wprowadził nową rozmiarówkę. Byłam bardzo ciekawa, weszłam i tak troszkę rzeczy zamówiłam. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, akurat wpadła do mojego koszyka bardzo przypadkowo, ponieważ ja już ją kiedyś zakupiłam i później ją oddałam, bo stwierdziłam, że jednak nie jest w moim stylu, ale w aplikacji ona była u mnie w koszyku. Nie zauważyłam i po prostu jak kliknęłam, to się okazało, że ona jest. Także zamówiłam ją sobie przypadkiem i to jest taka futrzana, długa kamizelka czarna w rozmiarze XL. Powiem Wam, że ona ma plusy i minusy. Z jednej strony wydaje mi się, że ona jest taka fajna, cieplutka, wygodna do samochodu, na takie mroźniejsze dni, czy nawet można ją ewentualnie narzucić na jakiś płaszcz, coś takiego. A z drugiej strony wydaje mi się, że nie jest za bardzo w moim stylu. I stąd też była decyzja o zwrocie, ale skoro tak przypadkowo trafiła do mojego koszyka, to przymierzę ją i zobaczymy, czy nadal mam takie samo zdanie. Dobra dziewczyny, przechodzimy do tego miska i powiem Wam szczerze, odsunę się o tak, że nie do końca teraz wiem, co mi się w nim aż tak podobało. No jednak jest taki, to jest w ogóle rozmiar mniejszy niż ja mierzyłam. No, myślę, że trzeba lubić takie rzeczy i nie wiem, czy całego efektu tego misia nie psuje ten za duży kołnierz. Mi się to kojarzy bardzo z jakimiś takimi filmami z Wikingów, gdzie oni w tych skórach, futrach takich chodzą, jak jest zimno. I wydaje mi się, że to po prostu nie jest... Nikogo nie widziałam tak ubranego na ulicy. O, może tak, że to jest taki baran powiększający sylwetkę. Tak w ogóle nie wiem. To jest takie bardzo bezkształtne, bym powiedziała. Kolejną rzeczą dziewczyny jest wiralowy trench. Akurat wiralowym trenchem na TikToku jest kolor beżowy, ale ja go wybrałam w kolorze czarnym w rozmiarze 2XL. I powiem Wam tak, ja ostatnio przymierzałam trench H&M-u i pewnie już widziałyście ten filmik, bo już jest zaplanowany na YouTubie. I różnica jest spora. Po pierwsze w kroju, na pewno w kroju. Ten wydaje mi się być dłuższy, sztywniejszy, ma podszewkę i on no, jest w 100% z poliestru. Tamten był 100% z bawełny. Wygląda ciekawie, zastanawiam się, jak będzie leżał na mojej sylwetce. Nie podoba mi się ta kieszonka tutaj, ale to już są takie, wiecie, detale. I on nie jest taki czarny. On jest taki jakby sprany czarny. Właśnie nie wiem, do czego tego porównać, ale zobaczę sobie. Bardzo chętnie go przymierzę, zobaczę jak leży, ale bardziej na ten moment skłaniam się do tego z H&M-u. Ale oczywiście przymierzymy i zobaczymy, który lepiej leży. Ten oczywiście był tańszy, bo kosztował 170 zł, chociaż nie chcę Wam też podawać cen na filmikach dziewczyny, bo te ceny jakoś dziwnie ostatnio na stronach internetowych cały czas się zmieniają. Ja podaję inną cenę, a zaraz się okazuje na stronie, że jest inna. Nie jest to tak jakby mój błąd na filmiku, tylko rzeczywiście po prostu firma zmienia cenę na stronie. Dobra, nie tylko ta zresztą, nie mówimy tylko o Sinseju, ogólnie teraz jest taka moda, że z dnia na dzień firmy zmieniają sobie ceny. W związku z tym, że Sinsej wprowadził nową rozmiarówkę do 3XL albo do 4XL, wydaje mi się, że do 3XL. I w związku z tym, dziewczyny, zamówiłam takie czarne, eleganckie spodnie. I powiem Wam, że one nie są jakoś wybitnie ładne. Też mają chyba normalny stan, ale chciałam zobaczyć, czy osoba plus size wejdzie w rozmiar 3XL w Sinseju. One mają na pewno sporo elastanu, bardzo się rozciągają.
I chcę wiedzieć mniej więcej, czy to jest bardziej takie 46, czy właśnie bardziej takie 50. Więc zamówiłam je na próbę, zobaczyć jak ta rozmiarówka będzie się właśnie nowa układać na sylwetce plus size. Dobra dziewczyny, i przechodzimy teraz do spodni 3XL. Co Wam mogę powiedzieć? Bez problemu się w nie wcisnęłam. Mam jeszcze dość mocno luzu. One są bardzo elastyczne. One są jak leginsy, tylko tak z typowego poliestru. Robione na ala takie spodnie eleganckie. Długość nogawki jak najbardziej jest ok na 175 cm wzrostu. Mają kieszonki. Także tutaj jest dobrze pomyślane. Mają zamek, mają guziczek, mają szlufki na pasek, ale ogólnie te spodnie tak jakby no, nie są na moją serwetkę. Nie ukrywajmy, że no, opinają mnie tu dość mocno. Bardzo wygodne w ogóle. Nie czuć ich na nogach, więc są takie naprawdę comfy. Ja bym te zamki zrobiła w czarnym kolorze, żeby aż tak się nie rzucały w oczy. Zamysł jest spoko i dla osób, które mają problem z kupowaniem spodni i chcą jakieś naprawdę wygodne, no to być może te spodnie są dobrym rozwiązaniem i jestem pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o rozmiar, że one rzeczywiście są takie rozciągliwe, że pasują na rozmiar 50-52. To jest rozmiar 3XL. I powiem Wam, że z niecierpliwością będę wyczekiwać, kiedy Sinsay w tym rozmiarze wprowadzi jakieś fajne jeansy. I gdyby one były, wiecie, z takiego mega przyjemnego, elastycznego materiału, a jeansy w Sinsayu są naprawdę przystępne cenowo, więc jeśli tylko wprowadzą jeansy, to powiem Wam, że naprawdę możemy mieć sklep dziewczyny, w którym w końcu będzie można kupić fajne spodnie. Dalej mamy bluzkę, do której niekoniecznie chyba się zmieszczę. Ona jest w rozmiarze 2XL i ona jest, ma dużą zawartość wiskozy, bodajże 85%. Bardzo ładne rękawy, bardzo podoba mi się ta falbanka, natomiast no długość dziewczyny, jak widzicie, no jest malutka, bluzka jest krótka, ale może fajnie wyglądać włożona w spodnie. Co mi się nie podoba, to do końca kolor mi odpowiada, bo to jest taki żółty-biały, który niekoniecznie pasuje do mojej urody. Ja wolę rzeczy, które są czysto białe, a ten biel no nie do końca mi przemawia, ale chcę zobaczyć po prostu, jak ta bluzka wygląda. Na minus, chociaż no to jest kwestia materiału, jest to, że ta bluzka będzie mocno prześwitująca. I mamy teraz tą drugą bluzkę. I tak, nie przebierałam stanika, mam czarny. Może Wam to trochę przeszkadzać, ale też nie chciałam się specjalnie przebierać. Włożyłam ją w leginsy, no bo jej się raczej nie da inaczej nosić. No nie, no bluzka nadaje się tylko i wyłącznie do noszenia w spodniach. Powiem Wam tak, no mi się kolor nie podoba i to jest moja osobista preferencja. Same te falbanki wydaje mi się, że wyglądają naprawdę ładnie. Z tyłu bluzka się też fajnie prezentuje. Rękawy jak najbardziej na plus. No materiał wiskoza, więc wiadomo, no wymaga bluzka prasowania praktycznie przed każdym wyjściem. Jest ok, ale nie jest w moim stylu, także ja jej sobie nie zostawiam, ale wydaje mi się, że może znaleźć naprawdę wiele osób, którym ta bluzka będzie się podobać. Dobra, dziewczyny, i kolejną rzeczą, już ostatnią, to jest taka czarna bluzka z takimi falbanami. Mega mi się podobała, ale ona jest z działu dla kobiet w ciąży, więc tutaj jest rzeczywiście sporo miejsca, wiecie, na brzuszek. Ale mi się strasznie podobają takie falbankowe bluzki, tylko się zastanawiam, czy po prostu nie będzie za szeroka, no ale no taki był zamysł tej bluzki, ale bardzo mi się podobały te falbanki, tylko zastanawiam się, czy to odcięcie biustu wydaje mi się być takie, a zresztą zobaczymy na mnie, nie chcę tutaj gdybać, zaraz będziemy mówić o tych rzeczach. Dobra dziewczyny, zaczynam od tej bluzki z działu
dla kobiet w ciąży i powiem Wam, że sam zamysł jest super. Naprawdę dla mnie, według mnie fajnie wygląda. Podobają mi się nawet te farbany. Uważam, że nie jest za szeroka, ale bluzka ma jeden minus, który dla mnie totalnie ją wyklucza. A mianowicie to odcięcie kończy się no na biuście, w połowie biustu, więc no to z automatu po prostu źle wygląda. Możecie zobaczyć, że no źle wygląda po prostu biust w tej bluzce. To odcięcie powinno być albo pod spodem, albo jakieś inaczej wykonane, albo zaczynające się od dołu, no bo kończące się na biuście, no po prostu ten biust robi taki, no nie, no totalnie niestety nie. A sama bluzka w sobie wydaje mi się być naprawdę taka, dziewczyny, kobieca. No nawet jakbyście miały brzuszek, to i tak wydaje mi się, że ta bluzka masakruje dekolt. A szkoda, bo potencjał miała naprawdę super. I przechodząc do ostatniej rzeczy, dziewczyny. Trench, który jest mega sławny na TikToku, na Instagramie i wszędzie w internecie. Powiem Wam tak. No ten z H&M-u dla mnie, dla mojej sylwetki 100% lepiej leży. Ten według mnie jest po prostu dla mnie za długi. To nie jest to, co ja bym chciała, ale podejrzewam, ja się totalnie nie znam na trenchach, dziewczyny, ale dużo osób, z tego co wiem, szuka takich długich trenchy. Mega mi się podobają te szlufki tutaj, wydaje mi się, że fajnie robią na ramiona. No sam krój taki mega prosty i cenowo naprawdę korzystnie. Więc jeśli szukałyście trenchu, to uważam, że ten jest wart zainteresowania, ale nie na moją sylwetkę. Fajnie, że ma rozcięcie z tyłu, bo w płaszczach często Sinsay tego nie robi, a ja właśnie lubię te rozcięcia. No, gdybym nie przymierzyła tego z H&M-u, to wydaje mi się, że ten by mi się bardzo podobał. Natomiast no, rzeczywiście ta długość nie jest moja. No i tak jak Wam mówię, zresztą możecie to widzieć na filmiku, że ten czarny jest już tak jakby przeprany, wyprany, jakby kilka razy w pralce był i ten kolor nie ma aż takiego pigmentu. A tutaj mam taką całkiem czarną bluzkę, więc widzicie różnicę kolorystyczną. No uważam, że fajnie wygląda, natomiast ja chcę ten z H&M-u, także ten odsyłam. Ale uważam, że jest wart zainteresowania. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. I dziewczyny, dajcie znać, co myślicie, czy robicie zakupy w Sinsayu. Widać, że Sinsay przeszedł taki duży glow up. Bardzo się rozwinął, jeśli chodzi o właśnie o rozmiary, o poszerzenie swojej oferty. No kiedyś to był tylko sklep dla kobiet, teraz już jest i dla dzieci, i dla mężczyzn, i dla domu. Także jest w czym wybierać. Ja mam akurat taki ogromny Sinsay w swoim mieście, taki naprawdę duży i lubię tam chodzić. Tam po prostu jest tak, wiecie, przejrzyście, fajnie poukładane i właśnie planuję dla Was filmik mierzymy ze sklepu stacjonarnego, także na pewno gdzieś w tym miesiącu, mam nadzieję, że w tym miesiącu uda mi się go jeszcze nagrać i w związku z tym, że ja mam bardzo po drodze do tego sklepu, to myślę, że będę Wam co jakiś czas po prostu wrzucać bieżącą ofertę. Nie wiem, czy uda mi się nagrywać, wiecie, ze sklepu, bo też jest sporo osób, nie chcę nikogo nagrać, ale na pewno takie mierzymy z przymierzalni, żeby też nie zamawiać ciuchów do domu, no to będę robić z Sinsaya. I no czekam, aż wyjdą pierwsze jeansy w rozmiarze 3XL i na pewno będę chciała przymierzyć. No powiem Wam, że stoję w tych spodniach i coraz bardziej się do nich przekonuję. Gdyby to był naprawdę mój krój, ale szczerze powiedziawszy, ja spokojnie mogłabym wejść w 2XL. One są tak rozciągliwe, dziewczyny, że ja tu spokojnie, ktoś, kto nosi większy rozmiar niż ja, gdzieś tam, nie wiem, czy w bioderkach jesteście większe, czy w udzie, to dziewczyny, tu ja mam jeszcze sporo miejsca. Także wydaje mi się, że mogłabym zamówić nawet rozmiar mniejszy. Uważam, że
ten haul był naprawdę udany, pomimo że nic sobie nie zostawiam, to jestem naprawdę mile zaskoczona tymi rzeczami i warto przejrzeć ofertę tego sklepu. Dobra, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o rzeczach i dajcie znać, co myślicie w ogóle o samej marce Sinsay. Także, dziewczyny, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!